Dzień dobry. Witam to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj miało się odbyć spotkanie nasze w Centrum Aktywności Rodziny z niezwykłymi podróżnikami z Gdyni, a właściwie podróżniczką, bo miało być to spotkanie dla mam o podróżowaniu z nietypowymi pasażerami przy boku. Więc jakby to jest powód, dlaczego się dzisiaj widzimy. Drugi powód jest taki, że no wszyscy jesteśmy gdzieś tam zamknięci w domu, ale z tęsknotą wspominamy te wyprawy, które gdzieś tam w życiu nam się odbyły i też żałujemy tych, które miały się w tym najbliższym czasie odbyć, ale to nie jest powód, żeby nie myśleć o takiej troszeczkę dalszej przyszłości i o planach. Bo być może właśnie to jest dobry moment, żeby naprawdę się zastanowić, co tak bardzo w życiu chciałabym zobaczyć. W związku z tym sięgnijmy do albumów i powspominajmy. Sięgamy dzisiaj do albumu Liliany Poszumskiej, bardzo dobrze Wam znane. Oddaję głos. Cześć, witam Cię Batko bardzo serdecznie i witam wszystkich, którzy nas oglądają. No rzeczywiście, trochę nam sytuacja światowa popsuła szyki, wirus nam trochę namieszał. Miałyśmy spotkać się dzisiaj w Centrum Aktywności u Ciebie, żeby poopowiadać trochę o podróżowaniu z małym dzieckiem, z małym i z bardzo małym dzieckiem. Miały być zdjęcia, slajdy, jak to zawsze robimy. No ale mamy to, co mamy, łączymy się online i też myślę, że może być fajnie. No i cóż, my rzeczywiście jako mniej lub bardziej podróżnicy jesteśmy trochę zatrzymani w domu przez tego wirusa. Na szczęście udało nam się zrealizować pierwszy plan, który mieliśmy w styczniu, w lutym. Byliśmy w Norwegii na Lofotach, 5 dni takiego trochę zimowego krajobrazu i łapania zorzy polarnej. Teraz akurat w tym czasie mieliśmy być w domu, więc jesteśmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie z naszymi następnymi planami, bo mieliśmy jechać w czerwcu do Szkocji. Mamy nadzieję cały czas, że ta wyprawa dojdzie do skutku i wykorzystujemy ten czas, który teraz mamy w domu, na to właśnie, żeby tę wyprawę planować. Liczymy, że jeżeli nie w czerwcu, to ewentualnie może uda nam się ją przenieść na sierpień i może wtedy w sierpniu zrealizujemy to, co chcieliśmy, czyli właśnie objedziemy całą Szkocję, ponieważ to miała być wyprawa naszym samochodem jakby z pozycji Gdyni, więc o tyle dobrze, że wiesz, nie martwimy się o loty, nie musimy niczego tam zmieniać, przebukowywać, ewentualnie jakieś tam noclegi i hotele, ale też to miała być wyprawa z namiotem, bo Gabryśka ma już 5 lat, więc ustaliliśmy, że w zasadzie czas najwyższy, żeby ją do namiotowego życia przyzwyczajać i żeby ją trochę tego namiotowego życia uczyć, więc mieliśmy wziąć oczywiście nasz samochód i namiot i tak trochę bardziej low-costowo do tej Szkocji pojechać. Więc na szczęście dzięki tym planom, które już mieliśmy zanim się rozpętał wirus, no to nie musimy niczego odwoływać, przebukowywać. Jesteśmy trochę tacy bardziej niezależni, jak to zawsze w naszych podróżach. No i czekamy, jak sytuacja się uspokoi i mamy nadzieję, że tę wyprawę uda nam się zrealizować. A teraz ten czas wykorzystujemy właśnie między innymi po to, żeby po pierwsze wspominać to, co już było, to, co się wydarzyło i to tam, gdzie byliśmy. I ten spokój w domu temu sprzyja, bo robimy porządki w zdjęciach, segregujemy, wstawiamy w albumy, drukujemy różne rzeczy, także jakby gdzieś tam porządkujemy sobie to nasze całe archiwum wspomnieniowe. No i też planujemy to, co mam nadzieję będzie przed nami, bo liczymy na to, że kiedyś sytuacja wróci do normy i kiedyś po prostu będziemy mogli wyjeżdżać znowu i zwiedzać świat i odkrywać jego uroki. No to rozumiem, że na wyprawę do Szkocji zabierzecie również królika, który jest
tytułowym bohaterem waszej ostatniej książki. Tak, na wyprawę do Szkocji zabierzemy królika, bo zabieramy go ze sobą odkąd Gabrysia skończyła trzeci dzień życia, mniej więcej. Tak to chyba jest, jak się wychodzi ze szpitala, prawda? W trzeciej dobie. Więc wróciłyśmy ze szpitala i dostała od mojej koleżanki właśnie tego królika, z którym się po prostu nie rozstaje. To był zupełny, wiesz, przypadek. Ja na instrukcji tej maskotki przeczytałam, że trzeba z nim, mama się musi z nim przespać, w sensie, wiesz, wziąć go tam do siebie, do łóżka, żeby on przyszedł zapachem mamy i potem włożyć go tam, nie wiem, do kołyski czy do łóżeczka i to dziecko będzie czuło tą mamę i takie będzie, wiesz, bezpieczne i w ogóle. No ja tak zrobiłam po prostu, wiesz, w ramach, nie wiem, odkrywania dziecięcego świata i nudy w połogu. No i się okazało, że dosłownie, wiesz, od pierwszego tygodnia życia Gabryśki tak ten królik jej towarzyszy. On już jest zupełnie inny niż był na początku, bo na początku był biały i taki trochę bardziej, wiesz, napuszony. Teraz już po tych milionach prań, które przeszedł w najróżniejszych warunkach i okolicznościach przyrody, od rzeki przez jezioro, a po pralnie w Stanach, takie, wiesz, na monety skończywszy, to on już jest i szary, nie ma tego koloru i nie ma tej miękkości, ale w dalszym ciągu jest jej ukochanym królikiem. Macie gdzieś pod, wiesz co, poszła z nim teraz Gabrysia na górę, ale to jest ten królik, który tu jest na okładce naszej książki. Właśnie stąd też ten tytuł, Czy leci z nami królik, czyli Podróże pewnej rodziny. O, to jest ta właśnie maskotka, którą tu Gabi trzyma. No i też jest właśnie... zdjęcie, naprawdę bardzo pozytywne. A dzięki wielkie. Zrobiliśmy je teraz, znaczy teraz, no przed wydaniem książki, jesienią zeszłego roku, jak byliśmy w Jordanii, bo Jordania i wyprawa do Jordanii jest jakby kończącą i jest epilogiem w książce, bo doszliśmy do wniosku, że już podróżowanie z pięciolatką to jest, wiesz, bułka z masłem orzechowym, jak to mówi Gabrysia, więc jeżeli pisać książkę o podróżowaniu z dzieckiem, to do 5 roku życia, bo to wtedy są wyczyny wziąć takiego, wiesz, malucha 1,5 roku, czy tam, nie wiem, 8 miesięcy na drugi koniec świata, a taki pięciolatek to w zasadzie już sam się, mówiąc kolokwialnie, wiesz, ogarnia, sam, tak, no wiesz, mówi co chce, nie wiem, ubiera się sam rano, właściwie jest do tego stopnia, wiesz, dochodzi do takich różnych sytuacji śmiesznych, że ona potrafi rano wstać w jakimś tam hotelu, czy motelu, czy w kamperze, jak jesteśmy, ubrać się, umyć zęby, zrobić siku i mówi, wiesz, i przybiega do nas, do naszego łóżka i mówi, jestem gotowa, żeby wyjść, nie, żeby jakby zwiedzać dalej, żeby ten dzień rozpocząć, więc to jest jakby już zupełnie inna jakość tego podróżowania, to, że je wszystko i że nie trzeba się gdzieś tam martwić o takie przyziemne tematy. Natomiast książka jest właśnie, kończy się na tym okresie, to jest 5 lat dzieciństwa Gabryśki w podróży i kończy się tą wyprawą właśnie do Jordanii, kiedy już podsumowujemy ją jako prawie, że dorosłą podróżniczkę, a zaczyna się wyprawą, kiedy Gabryśka... Jaka była pierwsza wyprawa Gabrysi? Wiesz, to zaczyna się, w ogóle książka zaczyna się Nową Zelandią, bo to jest wyprawa, kiedy byliśmy, na którą pojechaliśmy jeszcze we dwójkę, w sensie sami, i z której wróciliśmy niejako w ciąży. I to jest wyprawa taka bardzo survivalowa. Przyjechaliśmy samochodem i z namiotem w 6 tygodni obie wyspy Nowej Zelandii i specjalnie ją tu umieściliśmy po to, żeby pokazać, czym się różni ta pierwsza wyprawa, czym się różniła ta pierwsza wyprawa, ten namiot i takie bardzo, wiesz, surowe, kamperowe, kempingowe życie, od tego, co później jakby nastało wraz z przyjściem na świat Gabryśki, więc to jest to w ogóle, ta wyprawa rozpoczyna książkę jako taki właśnie, powiedzmy, trochę przedłużony prolog, wstęp do książki i później zaczyna się już to podróżowanie z Gabrysią i pierwsza wyprawa to jest Malta, ja tu może znajdę jakieś, o właśnie, widzisz, są pierwsze koty za płoty, Malta jest
zdjęcie łódeczek z Malty i Gabrysia ma wtedy 7 miesięcy skończone. 7 miesięcy, takie są mniej więcej, wiesz, zdjęcia w książce, trochę jak tam podróżowaliśmy, jak ją nosiliśmy, tu słynne zdjęcie kultowe, już moje ulubione, wiesz, z wózkiem, takie trochę gdzieś tam na jakimś wybrzeżu, na klifie i z wózkiem. Także w zasadzie właśnie przez Maltę, przez te 7, od początku jak Gabi miała 7 miesięcy, później 1,5 roku były pierwsze Stany, potem 2,5 jest Kanada, gdzie przejechaliśmy Kanadę od Halifaxu po Vancouver, czyli właściwie cały kontynent z 2,5-latką na pokładzie. I tu opowiadamy o tym, jak 2,5-latkę, jak ogarnąć ten słynny bunt 2-latka w trasie, jak odpieluchować, bo Gabi akurat w Kanadzie, jak miała 2,5 roku, była odpieluchowywana, więc były takie sytuacje paradoksalne, że wyjechaliśmy autostradą gdzieś tam właśnie w centralnej Kanadzie i Gabi z tylnego fotelika, tata siku, albo tata, wiesz, kupa i no po prostu tak, już trzeba było szybko zjechać na autostradzie, znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. No oczywiście nocnik turystyczny, jednorazowy i wielorazowego użytku, z tym wszystkim pojechaliśmy. No i tak naprawdę wyjechaliśmy z pampersami, wróciliśmy z samoobsługującą się Gabryśką po tych 4 tygodniach. Także odpiluchowanie w Kanadzie i o tym też jest mowa. Później 3,5 roku to jesteśmy na Alasce z Gabrysią, kamperem, miesięczna wyprawa po Alasce. Później 4 lata to pojechaliśmy z nią na Florydę. Też kamperem do Walt Disney, do NASA i też o tym opowiadamy w książce. 4,5 to jest Japonia, która też tu jest w książce. Zaraz możemy jakieś fajne zdjęcie z Japonii znaleźć. I opowiadamy o, tu na przykład są zdjęcia z Alaski, z niedźwiedziami. I z tym, jak takie fajne też zdjęcie, jak Gabi pomaga z Arkowi myć kampera. Zaraz może mi się uda je znaleźć. Którym właśnie na Alasce się poruszaliśmy. No i później właśnie kończy się ta Japonia, kiedy Gabrysia ma 4 latka i po tej Japonii, gdzie właściwie objechaliśmy wszystkie wyspy z wyjątkiem Hokkaido, znowu przez miesiąc czasu. No i ta Jordania, o której na samym początku wspomniałam, z której właśnie pochodzi okładkowe zdjęcie. Także to 5 lat dzieciństwa Gabrysi w podróży i tak naprawdę każdy rozdział w książce zaczyna się od tego, że od na początku jest moja część, jak ja to mówię, takie mamusinowe rozkminki. Tak, czyli jakby wiesz, moja perspektywa, jakieś oczywiście przygotowanie, planowanie, apteczka, wszystko to, co trzeba jakby wiedzieć przed taką wyprawą. O, tu na przykład wiesz, jakieś tam przygotowanie się do kuchni kamperowej, którą uprawiamy właściwie, takie gotowania w świeżym powietrzu od pierwszej wyprawy. Cały ten sprzęt, nosidła, wózki, to wszystko ja opowiadam o tym przed każdym rozdziałem. No różne takie też rozkminki natury bardziej, wiesz, moralnej, czy to jest dobre, co robimy, czy wiesz, jakieś takie kłócenie się wewnętrzne sama ze sobą pod tytułem, wiesz, czy my ją dobrze robimy, że my ją znowu gdzieś tam ciągniemy, jak to mówią dziadkowie, i jakieś takie, wiesz, odnajdywanie plusów, minusów. A potem jest mapa, która pokazuje, zaraz możemy pokazać tę mapę też, ona pokazuje całą trasę. O, tak wygląda na przykład mapa, która gdzieś tam pokazuje, wiesz, widać? Która pokazuje, wiesz, całą trasę, którą przebyliśmy i po tej mapie już są zdjęcia tego typu, takie, które znamy z naszej poprzedniej książki, czyli z Toros Bravos Sueltos, z podróżowania naszego wspólnego po Ameryce Łacińskiej. I te zdjęcia takie tu, krajobrazowe i już opowieści Arka o tym, jak wyglądała trasa dzień po dniu, gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy, gdzie są najfajniejsze miejsca do takich właśnie ujęć, które tutaj w książce, na przykład do takich, których w książce jest sporo. I to jest część Arka. I tak zbudowany jest praktycznie każdy rozdział.
Moja część, mapa i część Arka. Zdjęcia w mojej części takie trochę bardziej lifestyle'owe, jak to mówią, z Gabryśką, takie trochę bardziej, wiesz, śmieszne. Zaraz możemy tu jeszcze coś tam poznajdować. O, na przykład tak jak, wiesz, w Kanadzie z totemem, albo tutaj jak w Kanadzie na Powwow Indianie robili jej taki, wiesz, tatuaż malowali, serduszka. Także najróżniejsze takie... Mów. A powiedz mi, jaka jakby przygoda w ciągu tych 5 lat, dwie przygody jestem ciekawa dwóch przygód. Taka, która ci najbardziej jakby gdzieś utkwiła w pamięci, nawet nie wiesz dlaczego, ale po prostu jak sobie myślisz o tych minionych 5 latach, to od razu ci to przychodzi do głowy. A drugą taką, którą wspominasz z takim lękiem i z takim, że wtedy naprawdę się przestraszyłaś, naprawdę było to dla ciebie jakieś takie no niezbyt przyjemne wspomnienie. Niezbyt komfortowe. Wiesz co, to takich przygód jest, myślę, cała masa, ale tak jak na początku, taka, która zupełnie mi przychodzi jako pierwsza do głowy, jak myślę o książce i o tych minionych 5 latach z Gabi, to na pewno będzie ta przygoda, gdzie byliśmy na Alasce, oglądaliśmy niedźwiedzie i w zasadzie byliśmy w Parku Narodowym nad Brook Falls. To jest już zupełnie taka część Alaski dzika, oddalona o 2 godziny samolotem, taką awionetką, która ląduje na jeziorze, trzeba polecieć, żeby tam się w ogóle dostać. Do najbliższej cywilizacji są 2 godziny lotu, więc jakby już ten sam lot z tą awionetką, gdzie byliśmy my, pilot i jeszcze tam 2 innych turystów, gdzie ona startowała z wody i lądowała na wodzie i wiesz, 2 godziny leciliśmy nad zupełną taką alaskańską dziczą i wylądowaliśmy na wodzie i w zasadzie wyszliśmy na brzeg tego jeziora, na którym wylądowaliśmy i zobaczyliśmy po prostu chodzące niedźwiedzie Gabi grizzly. Gabi miała wtedy 2,5 roku, tak? Nie, Gabi miała 3,5. Na Alasce Gabi miała 3,5 i zobaczyliśmy po prostu, wiesz, chodzące niedźwiedzie grizzly. Oczywiście tam była budka strażników tych rangerów słynnych z parku, bo to Park Narodowy w Stanach, więc jakby była budka tych rangerów. Przyszliśmy szkolenie, jak zachowywać się jakby w parku i generalnie jakbyśmy spotkali na naszej drodze bliżej niż to zakładane niedźwiedzia. No i potem po prostu wypuścili nas na szlak. Takie są tam dwa główne szlaki. Jeden z nich prowadzi właśnie do takiej platformy, na której się stoi i można robić i oglądać niedźwiedzie w takiej sytuacji i to zdjęcie nie jest zrobione obiektywem z mega wielkim przybliżeniem. W sensie, wiesz, Arek ma ogromne jakieś tam różne obiektywy z lufy i nie lufy. To jest zwykły, szerokokątny obiektyw. My staliśmy od tych niedźwiedzi dosłownie, nie wiem, 3-4 metry, tylko że na takiej platformie jakby powyżej nad tym wodospadem i to polega na tym, że te łososie płyną jakby w górę, wiesz, rzeki na tarło i wyskakują, niedźwiedzie stoją nad tym wodospadem i te łososie po prostu wyskakują tym niedźwiedziom prosto do pyska. I to zdjęcie, tak, i wiesz, i powiem ci, że to zdjęcie, nie wiem, czy tu widać w ogóle szczegóły, jak właśnie ten, jak tu ten niedźwiedź ma tego łososia w pysku, bo on bezpośrednio wskoczył mu do pyska, Jarkowi udało się to uchwycić. To zdjęcie jest wybrane jednym z 24 zdjęć nominowanych do Fotoglobu na Kolosach, z którym mieliśmy być teraz na Kolosach. Także jak Kolosy się odbędą teraz w tym przełożonym terminie w październiku, to będziecie mogli obejrzeć to zdjęcie na Fotoglobie, na takim tym większym powiększeniu i zagłosować na nie jako na po prostu super, super ujęcie. Także to była na pewno taka przygoda. Oczywiście, wiesz, Gabi przez cały ten czas siedziała w nosidle u Arka na plecach. No i my tym parkiem szliśmy, trzeba było robić hałas, bo najgorzej jest zaskoczyć niedźwiedzia jakby gdzieś tam, wiesz, w śnie. Bo wtedy on może rzeczywiście się denerwować i postąpić się jakoś. Śpiewaliście piosenki jakieś wspólnie? Tak, Gabi śpiewała Mam tę moc. Bo to była pora Elzy.
i Gabi śpiewała Mam tę moc. I w ciągu tych, byliśmy tam 5 godzin. Wylądowaliśmy o 10, a o 15 zabierał nas z powrotem samolot. Więc byliśmy 5 godzin w tym parku i w ciągu tych 5 godzin spotkaliśmy 41 niedźwiedzi grizzly, chodzących po prostu jakby w swoim naturalnym środowisku, chodzących, wiesz, luźnie, wolno w parku, u siebie. To my byliśmy tam gośćmi, a oni byli tam u siebie. Więc to była na pewno jedna z największych takich przygód. I powiem ci, że o dziwo, oczywiście byłam gdzieś tam zestresowana w takim sensie, że już miałam z tyłu głowy, że musimy właśnie być głośno, że musimy klaskać w dłonie, idąc po tym szlaku. Tak, że to jednak dzikie zwierzę. Miałam też świadomość, że to było lato, czerwiec, więc na przykład były też takie obrazki, nie wiem, czy będzie widać, jak chyba nie będzie widać, niedźwiedzica z małymi. Więc mieliśmy okazję zobaczyć kilka niedźwiedzic z moimi niedźwiedkami, a wtedy one są takie najbardziej, wiesz, agresywne, bo bronią tej swojej rodziny. Ale powiem ci, że nie bałam się tak bardzo tej całej sytuacji, jak później, kiedy byliśmy w Japonii. Gabi ma 4,5 roku. Ja też o tym właśnie piszę sporo i na blogu, który za chwilę będzie miał swoją premierę, i w książce, w rozdziale, o takim moim największym rodzicielskim koszmarze, czyli o tym, że dziecko mi się gubi. Nie wiem, pewnie mamy, które nas słuchają, mają też, każdy ma, rodzic, podejrzewam, ma... Na hasło zgubiło mi się dziecko, pewnie w głowie każda z nas ma jakiś tak, moment. Tak, dokładnie. Ja mam, wiesz, myślę, że każdy rodzic ma jakieś takie swoje, wiesz, takie coś, że na hasło jakieś tam to właśnie ma taki koszmar swój rodzicielski, powiedzmy. I u mnie takim koszmarem rodzicielskim jest sytuacja, w której Gabi się gubi. Gabi się jeszcze ani razu nie zgubiła podczas żadnej tych wypraw, ale ja po prostu mam gdzieś to z tyłu głowy i zawsze się tego boję. Znaczy boję się takiego momentu, w którym to w końcu nastąpi. Tak. Się wydarzy i wtedy co się stanie. Ona oczywiście ma, wiesz, opaski różne ze swoim imieniem, znaczy z naszym numerem telefonu, ze swoim imieniem i tak dalej. Ale mimo wszystko gdzieś tam mam to z tyłu głowy. No i wyobraź sobie, że jesteśmy w tej tak dalej, centrum Tokio. Jest takie skrzyżowanie, taka dzielnica się nazywa Shibuya Crossing. To skrzyżowanie jest tutaj na zdjęciu widoczne. Nie wiem, czy też widać tutaj. To jest to skrzyżowanie, zdjęcie z góry. Też na blogu jest też filmik. I co jest nietypowego? Od 2,5 do 3 tysięcy osób przechodzi podczas jednej zmiany świateł. Niesamowite. Wyobrażasz sobie coś takiego? Niewiarygodne. Niewiarygodne. My też jak jechaliśmy tam, to ja po prostu miałam duszę na ramieniu, bo miałam takie poczucie, że jak puszczę rękę Gabryśki, to ten tłum po prostu mi ją poniesie i jakby nie będę w stanie jej odnaleźć już. Jakby, wiesz, to był ten największy koszmar, z którym się gdzieś tam mierzyłam i z którym się do tej pory gdzieś tam, wiesz, zmierzam w mojej głowie. I 2,5 do 3 tysięcy osób przekracza na jednej zmianie świateł to skrzyżowanie. W Japonii jest tak, w Tokio jest tak, że można, jak zatrzymują się światła, znaczy są zielone, samochody zatrzymują się, to możesz w każdą stronę, czyli wiesz, po przekątnej, po prostu w każdą stronę możesz przejść skrzyżowanie. Na tym skrzyżowaniu wtedy, na tym jakby jednym tym kwadracie, czy nie wiem, rąbie, jest 3000 osób w jednej chwili. W takim szczytowych momentach, na przykład w takich rush hours, po południu, albo na przykład do południa, rano. My tam byliśmy gdzieś tak koło godziny 13, więc nie było aż takiego, myślę, nie było tych 3000 osób, ale było wystarczająco dużo, żebym była zestresowana i żebym tak trzymała Gabrysi rękę, że ona, wiesz, w pewnym momencie mówi, mamo, ściskasz mnie tak, że mi krew nie dopływa do palców. I wiesz, że mam siną rączkę, bo ja po prostu tak nie mieliśmy nosidła, już nie mieliśmy wózka, no bo Gabi już nie jeździ w wózku od jakiegoś czasu. Po prostu wszystko się odbywało, wiesz, na nogach, więc ona na tych nóżkach i ja z nią na tym skrzyżowaniu. Chcieliśmy się przejść tym skrzyżowaniem, chcieliśmy nakręcić film z góry i z boku i w takich różnych tam konwencjach i w tempie spowolnionym i szybkim. Te wszystkie rzeczy będą na blogu, będzie można je obejrzeć, ale jednocześnie bałam się strasznie i po prostu bardziej się bałam tych ludzi, tego tłumu ludzi, to chyba jest teraz aktualne w tym dobie koronawirusa, niż tych niedźwiedzi, wyobraź sobie. No właśnie, to jest, ja myślę, że to jest często tak, że boimy się właśnie
Boimy się tego od człowieka, szumu miasta dużego, budynków, prawda, samochodów, a w naturze, w lesie czujemy się mimo wszystko spokojnie i spokojniej. Tak. Dokładnie, jeszcze wiesz, to wszystko gdzieś tam potęguje, tak jak mówisz, ten gwar, szum, to wszystko gdzieś tam potęguje ten stres, który jest w nas, a jak jedziemy na przykład w takie miejsca, no to gdzie po prostu, wiesz, nie ma żywej duszy, albo są, nie wiem, trzy inne pary, które chodzą po szlaku, no to po prostu Gabryśka, wiesz, biegnie przed nami, ma jakieś tam kijka i z tym kijkiem, wiesz, biegnie i ten szlak, właściwie chyba robi go trzy razy, bo biegnie, potem do nas wraca coś nam powiedzieć, potem znowu biegnie do przodu i wiesz, jeden szlak na przykład jest trzykilometrowy, idziemy i ona, podejrzewam, robi go trzy razy, bo przez to, że ma tyle energii. Ale no, takie rzeczy są nam zdecydowanie bardziej bliskie, taki kontakt z naturą. Lepiej się w tym czujemy. O, w takich miejscach. Natomiast no, nie trudno, wiesz, zwiedzić Japonię, będąc tylko w takich miejscach bardzo odległych i takich właśnie, gdzie jest kontakt z naturą. Tam jednak te miasta, nawet najmniej znane, w ogóle nazwy, które nam nic nie mówią, miast, mają milion mieszkańców. Więc to zupełnie jest inny charakter zwiedzania. Dlatego też stwierdziliśmy, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy tam właśnie wtedy, kiedy Gabrycha już była dość duża, żeby można było się mniej się o nią bać. No ale są też takie miejsca, gdzie rzeczywiście tych ludzi jest trochę mniej. Jest sporo ogrodów zen, gdzie można pokontemplować, gdzie wpuszczają jakąś tam ograniczoną liczbę turystów na daną godzinę, więc jest ten ruch trochę mniejszy, można posiedzieć, pokontemplować te kamyczki poukładane w piękny sposób. No ale mimo wszystko jest to, są też takie miejsca, to jest widok z naszego kampera po przebudzeniu się rano o 6 na górę Fuji, gdzie ta góra odbija się, wiesz, w jeziorze. To jest kraina pięciu jezior i właśnie góra Fuji. No i to są miejsca odległe, gdzie ta natura króluje, ale zdecydowanie bardziej jakby w Japonii częściej i więcej spotyka się tego tłumu turystów i ludzi niż właśnie tej przyrody, która z kolei jest domeną na przykład Stanów czy Kanady. Słuchaj, to link bo książkę, o której tak opowiadasz i pokazujesz, można kupić. Być może jest to dobry pomysł dzisiaj, wtedy, kiedy mamy więcej czasu w domu, żeby takiego zakupu dokonać. Ja wrzucę w opisie naszego spotkania link do tego, gdzie można nabyć książeczkę. Ja mam jeszcze tylko, już tak kończąc i podsumowując, czy masz pod ręką jakąś fajną pamiątkę z podróży, którą mogłabyś Cię pokazać? Tak, wiesz co, jeszcze Ci chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo rzeczywiście książkę jest do kupienia w różnych księgarniach, no teraz księgarnie są pozamykane, ale też na stronie internetowej u nas, przez nasz sklep internetowy, można ją zamówić z naszą dedykacją, bo my ją jakby wysyłamy osobiście, więc ja osobiście chodzę na pocztę albo do paczkomatu i je nadaję, także jak najbardziej. Do książki jest dołączony, to jest, myślę, fajna sprawa, zeszyt zabaw z królikiem, on jest gratis i to jest zeszyt zabaw dla dzieciaków, inspirowany właśnie książką, różne zagadki, różne gry, które można rozwiązywać, malować, wiesz, kamper, jakieś tam wykreślanki, labirynty i to jest jakby poleć w podróż z królikiem i to jest taki pomysł, żeby i mama właśnie pakując się i tata planując podróż i dziecko później podczas tej podróży albo podczas przygotowań do podróży mogło się czymś zająć, więc jest taki specjalny właśnie zeszyt zabaw do tej książki zrobiony dla takiego dziecka właśnie w wieku 2 do 5, no może 6 lat, bo są też wykreślanki, więc trochę bardziej ambitne zadania i to też dokładamy do każdej książki. A jeżeli chodzi o pamiątki, no to ponieważ to jest spotkanie z Gdynią rodzinną, to te pamiątki, które przygotowałam, to są te, które już zbiera Gabrysia, odkąd jest z nami, a Gabrysia zbiera lalki. I tu Ci chciałam pokazać na przykład lalkę, którą Gabi przywiozła sobie z papieru z Japonii. Tu Ci chciałam pokazać lalkę pacynkę, którą Gabi przywiozła sobie ze Stanów, Indiankę Navajo. Piękne. Wkładamy rękę i robimy różne tam.
akcję. Także jak koronawirus minie, to mam nadzieję, że spotkamy się u ciebie tam w Gdyni rodzinnej. Dzieciaki będą mogły same to zobaczyć, podotykać, pobawić się nimi, bo oczywiście z tym wszystkim przyjadę. Mamy też lalkę kolejną, Indiankę z jakiegoś kolejnego szczepu, z którą Gabi wróciła z którejś wyprawy. Mamy Indiankę z Boliwii, to akurat wyprawa sama Arka, zanim się Gabi urodziła, gdzie Arek zdobył wulkanów po 6000 metrów w Boliwii i przywiózł taką lalkę dla mnie, Boliwijkę, ale teraz właściwie jest, wiadomo, jest lalką Gabrysi. No i ostatnie dwie, które, może nie ostatnie, przedostatnie, ostatnie dwie, które przywieźliśmy i ostatnio wystrugane przez Jordańczyka w Jordanii, z drewna robione mama i tata, jordańska para, takie handicraft, takie, wiesz, takie rzemiosło artystyczne, uliczne rzemiosło artystyczne, to właśnie te dwie babuszki, mama i tata z tego. Zbieramy też różne figurki, na przykład tu ma Gabryśka figurkę trolla z Norwegii, tu ma łosia z Norwegii. Też jak u nas stał. Pamiętasz, że był zlot żaglowców i stały te wielkie żaglowce i ten rosyjski szowiec. Nad tym rosyjskim czteromasztowcu poszliśmy do środka tam i tam wiesz, kupiliśmy ręcznie malowaną babuszkę. I Gabi, to jest ulubiona właśnie z tego zlotu żaglowców w Gdyni, także okazuje się, że w Gdyni też można, wiesz, nabyć światowe pamiątki jakby z drugiego końca świata. No, dokładnie, tak. Można przeżyć fajną przygodę i o tym też opowiadamy na naszym blogu, bo ja też piszę często o takich właśnie wyprawach, które gdzieś tam dzieją się w naszym kraju, czy wręcz w naszym regionie, ale to właśnie jest pamiątka, którą Gabi ze zlotu żeglowców w Gdyni przyniosła do domu. Ja myślę, także że ma te babuszki. To jest idealne zakończenie naszej rozmowy. Rozmawiamy już ponad pół godziny, bo jest tak ciekawie. Rzeczywiście o podróżach możemy mówić i mówić, ale myślę mimo wszystko, że to jest fajna puenta, że tak naprawdę czasami tak blisko nas można przeżyć fantastyczną przygodę. Tego życzymy chyba wszystkim nam. Oczywiście, że tak. Życzymy. I mówię, no można się przygotowywać do przygody teraz właśnie, planując to, licząc na to, bo wszyscy... Myślę, że głęboko w to wierzymy, liczymy na to, że ta sytuacja kiedyś minie, bo kiedyś słyszałam takie hasło, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija, więc właśnie liczymy na to, że to kiedyś minie i że będzie można znowu wyjść na ulicę, pochodzić po naszej pięknej Gdyni, po naszym regionie, albo wybrać się gdzieś dalej i w tym celu polecam wam planowanie podróży z królikiem, z naszą książką. Będzie o wiele łatwiej. Cudownie. Odsyłamy was do książki, też do waszej szkoły językowej, bo być może też pierwszym krokiem jest rozpoczęcie nauki języka jakiegoś obcego, które nam pomoże w podróżowaniu i na pewno ułatwi. La Mancha cały czas prowadzi zajęcia online, także zapraszamy, oczywiście. Wszystkie potrzebne linki zamieścimy. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, Jarusz, że było bardzo miło. Odrobinę takiego kolorowego świata do takiej codzienności naszej. Będzie można je odsłuchać sobie w dowolnym momencie i też poszperać gdzieś właśnie w domowych wspomnieniach. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa.